1 grudnia wspominamy błogosławioną Marię Klarę od Dzieciątka Jezus, dziewicę. Maria urodziła się 15 czerwca 1843 roku koło Lizbony jako trzecie z 7 dzieci w rodzinie arystokratycznej. Ochrzczono ją po 10 tygodniach. Rodzice zapewnili jej dzieciństwo pogodne, radosne, beztroskie, a równocześnie od najmłodszych lat w rodzinnym domu poznawała Pana Jezusa i uczono ją go kochać w najuboższych. Sielanka dzieciństwa nie trwała jednak długo. W wieku 14 lat została sierotą. W tym czasie zmarło też kilka osób z jej najbliższej rodziny. Śmierć wyciskała jej łzy, ale też hartowała charakter. Jako sierota została przyjęta do królewskiego przytułku w Lizbonie, prowadzonego przez francuskie siostry Córki Miłosierdzia. Maria otrzymała tam wykształcenie, przygotowanie kulturalne, formację ludzką i duchową. Miała 19 lat, gdy opuściła przytułek i znalazła pracę oraz dach nad głową u zaprzyjaźnionej z jej rodziną markizy. Dobrze spełniała funkcję damy do towarzystwa, ale tęskniła do życia w zakonie. To pragnienie zakiełkowało w niej jeszcze w domu rodzinnym, gdzie uczono ją dostrzegania twarzy Pana Jezusa w ubogich i potrzebujących. Początkowo związała się z tercjarkami franciszkańskimi w Lizbonie. Ten etap uważała jednak za przejściowy. Za przejściowy uważała też pobyt w klasztorze sióstr we Francji. Mimo że w tamtych czasach rząd portugalski nie akceptował utworzenia nowych zgromadzeń, Marii udało się założyć zgromadzenie franciszkanek szpitalnych Niepokalanego Poczęcia. W jego tworzeniu i kształtowaniu początkowo pomagał jej kierownik duchowy, ojciec Raymond. A po jego śmierci mogła szukać pomocy tylko u Pana Boga, a przeciwności na zewnątrz i wewnątrz młodego zgromadzenia nie brakowało. Matka Klara, tak ją nazywano, mówiła z wielką ufnością i niezmąconą pogodą ducha. Nic się nie dzieje bez pozwolenia Bożego. Dzięki tej myśli zawsze była spokojna. Jej zgromadzenie dojrzewało wśród tych trudności. Siostry podejmowały pracę przede wszystkim w szpitalach i służyły najuboższym. Matka Klara zmarła w Lizbonie w wieku 56 lat. Zainicjowane przez nią dzieło kontynuują siostry w różnych zakątkach Portugalii oraz w Angolii, w Goa, w Gwinei i na Zielonym Przylądku. Maria Klara od Dzieciątka Jezus została beatyfikowana 21 maja 2011 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Maria Klara wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.